Rozumiem. Rozumiem, bo widzę tu jakąś kamerę przed sobą. Dobry wieczór Państwu z prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury. Mam zaszczyt ogłosić, że naszym gościem dzisiaj jest pan Jacek Bocheński. Dobry wieczór. Tam jest mikrofon. Aha, tak. On nam się przyda. Jest włączony. On jest włączony i nie zdejmujemy z niego nic. Nic. Możemy na niego coś założyć. A czy to jest dobre? Dobra odległość od ust? Czy to jest... Dobrze słychać, czy głos nie jest zniekształcony? Realizator prosi, żeby nieco bliżej. Bliżej nawet, aha. Ale chodzi o to, aby go sobie tak... O, teraz będzie świetnie. Doskonale. O. To jest dobrze, tak? Wszyscy się słyszymy. To jest pięknie. Dobre. Proszę Państwa, prowadzenie spotkania autorskiego z Jackiem Bocheńskim, na przykład poprzez wybór jakiegoś tematu albo przez rozmowę choćby o ostatniej książce o blogu trzecim, nie jest po prostu możliwe. To znaczy nie jesteśmy w stanie się na jednym temacie skupić i chciałbym zaproponować Panu taką rozmowę, do której mnie tenże blog trzeci zainspirował. On się zaczyna utratą pamięci z dysku. On jest ciągłym odszukiwaniem, poszukiwaniem utraconego tekstu. I wie pan, pomyślałem sobie, że kiedy czytałem pana i w młodości wczesnej i później, pomyślałem sobie, że pańska twórczość w jakiś bardzo istotny sposób, pewnie nie mogło być inaczej, to nie jest pytanie, splatała się z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi Polski. I później zadałem sobie pytanie o pańskich czytelników, bo nagle sobie uświadomiłem, że od 1944 roku to jest kilka pokoleń czytelników, którym pan daje swoją literaturę i swoje spojrzenie na świat. A potem jeszcze sobie pomyślałem, że blogi, ta trylogia internetowa odnosi się w jakimś sensie po prostu się odnosi, będąc rodzajem pamiętnika, do współczesnej Polski, ale tej współczesnej Polski bez tamtej historii w żaden sposób by nie było. Ta współczesna Polska nie pojawiła się z lodówki. Ona się tworzyła, kreowała to społeczeństwo. I wtedy pomyślałem, że chciałbym dzisiaj z panem, z państwem porozmawiać o pańskich czytelnikach od roku 1944 na przykładach poszczególnych książek i wydarzeń historycznych, które towarzyszyły publikacji tych książek. Czy to jest temat dla pana interesujący? No to zobaczymy, to zobaczymy. I nie wiem, jak ta rozmowa o czytelnikach może wyglądać, co o nich w ogóle wiemy. Mhm. To jest pytanie. Ja tutaj do pana dotychczasowe wypowiedzi mogę jedną uwagę wtrącić, mianowicie, że początek blogu trzeciego, czyli Ujścia, w którym jest mowa o fiasku czwartego dysku w komputerze, to nie jest symbol utraty pamięci, to jest symbol zaniku czegoś więcej, w ogóle istnienia. To jest katastrofa. Zaczyna się od katastrofy i chyba taki jest wręcz tytuł tego krótkiego rozdziałku. Tak. Powiedział pan, będziemy teraz próbowali sobie te Polskę i tych czytelników i pańską literaturę uchwycić w takim katalogu. Niepełnym oczywiście, ale takim, który wydaje mi się interesujący. Powiedział pan, bodajże w archiwum mówionym Teatru NN, wspominał pan swój pierwszy wiersz opublikowany
w Odrodzeniu, w pierwszym numerze Odrodzenia, więc był to rok 44. I powiedział pan tak, podając tytuł tego wiersza, Polska bezgraniczna, powiedział pan tak, mętne to było oczywiście wszystko, niedojrzałe. Czy Jacek Bocheński w roku 1944 miał jakąś wizję siebie jako poety? Tak, oczywiście. Może przede wszystkim ambicje zostania poetą, która towarzyszyła mi od bardzo wczesnych lat, bo ja już w dzieciństwie doszedłem do wniosku, że powinienem być tak doskonały jak mój ojciec. Uważałem ojca za w ogóle wcielenie ideał, który powinien mi przyświecać. A to był poeta. No poza tym wiadomo, że był filologiem klasycznym, tłumaczem literatury antycznej. Te wszystkie jego umiejętności i działalności jakoś w swoim życiu powtórzyłem i chciałem powtórzyć. No więc uważałem się za kandydata na poetę i bardzo wcześnie zacząłem pisać. Ja nawet mogę zacytować swój pierwszy utwór literacki. No, będziemy wdzięczni. No, a było to tak, że właśnie mój ojciec pokazał mi album malarstwa polskiego i w tym albumie był Wierusz Kowalski nazywał się ten malarz, który malował wilki, prawda? Mm. Otóż ja zobaczyłem takiego wilka namalowanego nad potokiem w zimowym pejzażu i napisałem następujący wiersz. Płynie potok, na nim lód, a wilk przyszedł i ma głód. Ile pan miał lat, jeśli mogę zapytać? Ile lat miał pan? Ja miałem 6 lat chyba. Między 5 a 6 rokiem to się stało, bo muszę to skojarzyć z miejscem pobytu. A miejsce pobytu potrafię umieścić w czasie, więc to... W jakimś takim czasie, momencie to zostało napisane. O Jacku Bocheńskim napisano bardzo dużo, jak państwo wiecie, natomiast tak się tworzy hagiografia, kiedy nagle ktoś napisze i w wieku 5 lat ułożył tak wspaniały wiersz zainspirowany obrazem wilki. Ten 44 i no dobrze, potrzeba, ambicja pisania. To jest jeszcze czas wojny. W 49 publikuje pan zbiór opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście. To mamy jeszcze 5 lat. No, ale o tym chciałem powiedzieć. To jest jakby 5 kluczowych lat współczesnej historii Polski. Jak wtedy, w tym okresie, no, gdzieś dla nas pewnie nawet trudno wyobrażalnym, nawet jeśli o nim sporo wiemy, jaka była pozycja, jaka była figura pisarza? Kim był pisarz w tamtym czasie? No bardzo trudno powiedzieć, kim był w ogóle pisarz. Ja mogę powiedzieć, kim byłem ja. Byłem bardzo młodym człowiekiem, który próbował swoich możliwości w pisaniu. Wtedy właśnie jeszcze poezji, ale także publicystyki. I to strasznie zaciążyło nad moim życiem, dlatego że do dzisiaj jestem nazywany publicystą. Biogram w internecie podaje, że jestem prozaikiem, to prawda, eseistą i publicystą. A ja wcale już publicystą nie jestem od bardzo dawnych lat. Więc to sprostowanie bym tutaj do biogramu wtrącił.
tak się dziwnie złożyło, kiedy sobie wyznaczałem te jakieś kamienie milowe, no, przepraszam za uproszczenie, ale tak to nazwę, że na istotne okresy historii Polski zazwyczaj odpowiadał pan jako autor tomami opowiadań. Chciałem zapytać o jeden tom, którego nie znam. To jest zgodnie z prawem, to są opowiadania, które ukazały się w roku, były wznawiane z tego, co czytałem, no, ukazały się w 1952 roku, w czasach stalinowskich. Czy pan pamięta ten zbiór i czy ma tak, do dzisiaj tak, do niego tak, jakikolwiek to jest taki stosunek? Stalinowski tom. Stalinowski? Tak, oczywiście. Czego pan dowodził w tym? Który aspekt rzeczywistości stalinowskiej? Dowodziłem tego, że potrzebna byłaby jakaś działalność publiczna zgodna z prawem i usiłowałem się jej dopatrzeć. Usiłowałem się ich dopatrzeć w rzeczywistości ówczesnej, co było dosyć karkołomnym przedsięwzięciem. To jest książka nieudana, mogę od razu tak powiedzieć. Bardzo rzadko się zdarza, żeby pisarze wracający, czy pisarki wracający do swoich tekstów z okresu stalinowskiego z taką odwagą mówili o tym, że to było nieudane, że to było, niepotrzebne nawet? Skoro powstało, to widocznie było potrzebne, bo inną rzeczą jest historia kraju czy świata, a inną rzeczą indywidualny rozwój piszącego człowieka. W rozwoju piszącego człowieka prawdopodobnie to było konieczne, ale tutaj nie chciałbym spowodować podejrzenia, że myślę o jakichś koniunkturalnych korzyściach, które wypływałyby ze stworzenia książki podnoszącej właśnie kwestię prawa i praworządności. To było coś innego. To chyba odezwało się coś, co w moim usposobieniu, w moim sposobie myślenia i odczuwania świata jest od początku. Nigdy się nie pozbyłem tego pragnienia, ażebyśmy się rządzili prawem, a nie podlegali arbitralnym zarządzeniom dyktatorów. Tak, to jest bardzo widoczne w późniejszej twórczości. Rok 1956 wita pan literaturą reportażową, czyli podróżą i szczyptą filozofii. Chciałem zapytać o pańską pamięć 56, o te stany, których często pisarze nas informują w różnych tekstach, bądź to euforii, bądź oddechu, bądź no, różnych stanów emocjonalnych, które wtedy towarzyszyły artystom. Ja nie jestem historykiem. Nie moją rzeczą jest opisywać historię, czy omawiać historię. Pozostawmy to badaczom, którzy mają więcej w tej dziedzinie kwalifikacji. Ja mogę tylko powiedzieć, jak ja odczułem to, co się wówczas działo w Polsce i przede wszystkim na Węgrzech. W 1956 roku, o czym zapominamy, odbył się najazd pierwszy Rosjan na Węgry. Dzisiaj zdaje się zapomniany przez tamtejszych władców kraju, którzy raczej utrzymują dobre stosunki z władzą rosyjską. No ale najazd na Węgry i stłumienie powstania węgierskiego było największym przeżyciem dla mnie w 1956 roku i no to jakoś usiłowałem
Nawet w książce, która się potem ukazała, to było Pożegnanie z panną Syngilu. Taka książka osnuta na tle podróży do Afryki. To ja usiłowałem nazwać to, co się wtedy stało i nazwałem to końcem świata. Końcem świata, ponieważ zawaliła się wtedy wiara w możliwość, no przynajmniej moja, w możliwość odnowy tego ustroju na zasadach demokratycznych, a taka, a wiara i nadzieja na to była wtedy poważna i miała poważne podstawy. Nie jest pan historykiem, niemniej nawet to, co pan teraz powiedział oraz tematy wielu pańskich książek z tą historią są w tej historii zanurzone, czerpią z niej. To historia w pańskich książkach, zaraz przejdziemy do Boskiego Juliusza, ale historia w pańskich książkach nie jest jakąś scenografią, nie jest sztafarzem, prawda? Jest czymś głęboko przeżytym. No tak, o tyle, o ile w ogóle rzeczą pisarza w moim pojęciu jest opis świata, a ponieważ świat się zmienia i są jakieś wydarzenia charakterystyczne dla tej procesu tych zmian i nazywają się historią, to ta historia przenika do opisu. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Mm-hmm. W 1961 roku ukazuje się pierwszy tom trylogii rzymskiej i Boski Juliusz. Wielokrotnie wznowiony również w roku 1966. Jak rozumiem, ważnym również dla pana roku, ale ważnym też dla historii i Polski, i literatury. Mówię to o sytuacji, w której wraz z gronem wybitnych autorów sprzeciwiliście się państwo wyrzuceniu z partii Leszka Kołakowskiego po jego sławnym wykładzie, ale to no w ogóle po tym, co wtedy już robił i mówił swoim studentom. Czy dla pana ta decyzja o tym, że również zostaliście usunięci wtedy z partii, miała jakieś głębokie znaczenie? Rozumiem, że przeskoczyliśmy tego Boskiego Juliusza. Nie, wrócimy do niego za chwilę. Wrócimy do niego za chwilę, jak najbardziej. Ja chcę tylko zrobić taką ramę pomiędzy tym 56 a 66, bo przed chwilą powiedział pan o tym, że 56 oddziela pana ze złudzeń, tak, dotyczących ewentualnej rekonstrukcji ustroju, czy jakiejkolwiek szansy na jego utrzymanie. A 66 to jest ten moment, w którym ustrój panu dziękuje. No tak, to jest ten rok, w którym jednocześnie dla wielu ludzi świta nadzieja, dlatego że odbywa się taki 20. zjazd KPZR, na którym Nikita Sergejewicz Chruszczow mówi o kulcie jednostki. Dowiadujemy się wtedy, że Stalin był człowiekiem zbrodniczym, który zapisał się w straszliwy sposób na losach Rosji i wielu niewinnych ludzi. A także, co było ważne w tym wywodzie Chruszczowa, komunistów. No więc to jest obudzenie tej nadziei, że teraz ustrój się zmieni na jakiś inny, na bardziej demokratyczny i lepszy dla człowieka. A z drugiej strony jest bardzo szybkie rozczarowanie, bo okazuje się, że w tym samym czasie dokonuje się najazdu na kraj, który dokonał jakiegoś aktu próby wyzwolenia z ucisku poprzedniego ustroju. Mowa oczywiście o Węgrzech, trochę też o Polsce, bo przecież w Polsce mamy ten słynny październik. Y,
Może już dosyć o historii? Nie, nie, bo teraz jest to bardzo ważne. Teraz dopiero się zaczyna. Aha. Bo to jest bardzo ważne. Bo ja czytając Boskiego Juliusza w latach 80. miałem głębokie, mam to nawet tutaj w swoich notatkach, miałem głębokie przekonanie, że to, co się stało w 56. I pojawienie się w ogóle takiego pojęcia jak kult jednostki mógł być dla Pana inspiracją do rozpoczęcia pisania. Nie, dla mnie nie było to żadną inspiracją, szczególnie słowa, które Pan przytoczył. Kult jednostki były dla mnie śmieszne. No, nigdy nie myślałem tymi kategoriami, że jest jakaś jednostka otoczona kultem. Była po prostu dyktatura i tyle. Dobrze, to w takim razie skąd się wziął Boski Juliusz? Czy pamięta Pan pierwszy moment, w którym Pan pomyślał o tej książce? Tak, pamiętam pierwszy moment. Ja opisałem już dosyć dokładnie genezę tej książki w takiej innej mojej książce, która ma tytuł Antyk po antyku. Jest tam jeden esej poświęcony właśnie temu, jak powstał Boski Juliusz, to tak trochę Tomaszem Mannem zaleciało, prawda, jak powstawał doktor Faustus, jakbym naśladował Tomasza Manna, ale ten esej nazywa się Przypis do Boskiego Juliusza. I w tym przypisie do Boskiego Juliusza bardzo starannie zdałem sprawę z okoliczności, w których w ogóle narodził się pomysł, żeby zająć się osobą bohatera tej książki, czyli Juliusza Cezara, i warunkami, w których właśnie uznałem to za dogodny dla mnie temat. Dogodny dlaczego? Dlatego, że ja w krótkości to powtórzę, bo może nie, przecież Państwo nie musieli czytać przypisu do Boskiego Juliusza. W 58 roku, to był 1958 rok, ja postanowiłem opuścić redakcję, w której pracowałem. Była to moja ostatnia posada w PRL. Redakcja w Przeglądzie Kulturalnym. Redakcja Przeglądu Kulturalnego, gdzie należałem do zespołu redakcyjnego właśnie. Od roku 52, kiedy tam mnie zaprosił Jerzy Andrzejewski i zostałem członkiem redakcji. W 58 roku już był inny redaktor, z którym zresztą utrzymywałem dobre stosunki, Gustaw Gottesman. I ja powiedziałem Gustawowi Gottesmanowi, że nie chcę firmować w dalszym ciągu tego pisma, ponieważ zaczął się odwrót właśnie od procesów liberalizacyjnych i demokratyzacyjnych października, a ja musiałbym to w tym piśmie jakoś akceptować. Gustaw Gottesman na wiadomość, że się chce wycofać z redakcji, powiedział: dobrze, rozumiem, ale wobec tego tylko obiecaj, że będziesz coś pisał. A ja zapytałem, a co? A co chcesz? Tylko pisz. Pisz dla nas. I już spoza redakcji, jako współpracownik. Ja wróciłem do domu i położyłem się po rozmowie z Gottesmanem na tapczanie. Ja byłem trochę zmęczony, sięgnąłem ręką bez... tak... dosyć przypadkowo za siebie, a tam był regał z książkami, żeby jakąś książkę wyjąć i poczytać. I czysty przypadek sprawił, że wyciągnąłem z tej półki książkę, która była w twardej oprawie i dawała się najłatwo wyciągnąć, a były to komentarii de bello gallico Juliusza Cezara, czyli pamiętniki z wojny galickiej. I zacząłem to czytać. Zacząłem to czytać i dowiedziałem się z tej lektury, że Cezar napisał zupełnie inną książkę, niż ja sobie wyobrażałem, na podstawie lektury z czasów wczesnej bardzo młodości, bo miałem 14 lat, kiedy przeczytałem ją po raz pierwszy.
dowiedziałem się przede wszystkim o niebywałym okrucieństwie, jakie towarzyszy podbójowi Galii. I może dlatego to zrozumiałem w roku 58, a nie w 41. Nie, przepraszam, w 40, kiedy czytałem pierwszy raz pamiętniki z wojny galijskiej, że w 58 roku miałem już za sobą doświadczenie wojenne, doświadczenie z nazizmem, no i doświadczenie z inną formą totalitaryzmu, które przeżyłem już po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. No to tu wytłumaczyłem, dlaczego mogłem napisać takiego boskiego Juliusza właśnie o tym okrucieństwie, ale chciałem powiedzieć, że ta lektura wydała mi się możliwym początkiem moich zajęć literackich. Mianowicie miałem coś pisać dla redakcji Przeglądu Kulturalnego. Pomyślałem sobie, że są autorzy rzymscy, którzy odkrywają przede mną różne swoje tajemnice, dotychczas mi nieznane, przy ponownych lekturach. Może ja bym po tym ponownymi lekturami się zajął i zaproponował taki no taki cykl, taką rubrykę tygodnikowi Przegląd Kulturalny, stałą rubrykę. Zapiski antykwariusza miało się to nazywać. Będę tam pisał o różnych starożytnych autorach na nowo czytanych. To jest bezpieczne, to jest temat apolityczny, niczym nie zagraża interesom redakcji, a ja mogę śmiało to robić. No i rzeczywiście napisałem na próbę jakieś 2 czy 3 odcinki, zaniosłem je do redakcji i to tam bardzo się spodobało kolegom i redaktorowi. No i w ten sposób zacząłem pisać coś, co się nazywało Zapiski antykwariusza, jeszcze nie Boski Juliusz, nie było jeszcze tego tytułu. Ale stąd w pierwszych wydaniach Boskiego Juliusza podtytuł, który Państwo mogą spotkać, Zapiski antykwariusza. On się dość długo utrzymywał w praktyce wydawniczej i jeszcze późniejsze wznowienia tej książki zawierają ten podtytuł, aż wreszcie ja powiedziałem przy okazji któregoś z kolei wydania powiedziałem wydawcy, że nie ma sensu już tego podtytułu więcej pokazywać, bo on tylko miał informować wtedy czytelników, że czytając coś, co być może już częściowo poznali z publikacji w prasie, w Przeglądzie Kulturalnym. I dlatego się ten podpis tam znalazł w wydaniu książkowym. Książki Boski Juliusz. Czytałem na pańskim blogu o recenzji dość współczesnej Boskiego Juliusza, zrealizowanej, tak to nazwę nieładnie, zrealizowanej z punktu widzenia krytyki feministycznej. I w tym wpisie mówi pan o tych uwagach badaczki, pisze pan, że takie uwagi brzmią co prawda niezbyt pochlebnie dla autora, ale kto powiedział, że trylogię rzymską wszyscy mają chwalić? Ja nie powiedziałem. Szkic o kobiecości, bo tak się nazywa ten tekst, który pan przywołuje, kontynuuje i rozwija zapoczątkowaną w czasach PRL-u tradycję oceniania tych książek z jednego tylko punktu widzenia, uznanego za najważniejszy. Przyznaję, że niezwykle mnie to zaciekawiło, bo o ile pamiętam polityczne czytanie Boskiego Juliusza, no bo wielokrotnie
feministycznego w ten czas w rzeczy samej nie było. A czy pan jeszcze inne sposoby, ja wrócę teraz trochę do tych czytelników, czy inne sposoby czytania Boskiego Juliusza, nie tylko jako alegorię, nie tylko jako książkę w jakimś sensie symboliczną, czy się pan z nimi spotykał? No na pewno. Ja muszę tylko sprostować jedną rzecz. To jednak nie dotyczyło Boskiego Juliusza. To dotyczyło Nazona Poety i ten szkic o kobiecości. Jaki to tytuł tego jest? Szkic o kobiecości, tak. Szkic o kobiecości. Napisała autorka imieniem Justyna Dąbrowska, która potem występuje w drugim moim blogu jako jedna z bohaterek romansu, Justyna Dąbrowska. I ona zajmowała się jednak Nazonem Poetą i kobietami, stosunkiem do kobiet w tej książce. Ale ja musiałem sprostować, że za stosunek do kobiet w Nazonie Poecie, jaki ma mężczyzna, nie odpowiadam ja, tylko odpowiada Publiusz Ovidius Naso, bo to nie były moje kobiety i nie ja je tak traktowałem, tylko on. I zrobił z tego rodzaj przecież gry, takiego popisu, sztuki kochania, a także sztuki odkochiwania się. No więc ja tylko zdawałem sprawę z tego, co robił Ovidiusz. Nie dotyczyło to na pewno Boskiego Juliusza. Tak, to ja to, co zacytowałem, to pan odniósł się do pewnej zasady. Ona pisała o Nazonie, pan odniósł się do zasady sposobu czytania w ogóle od czasów Boskiego Juliusza. Tak, tak. I podtrzymam to moje pytanie, czy pamięta pan inne sposoby czytania Boskiego Juliusza niż te, które no, w moim pokoleniu znało się ze szkoły, a dzisiaj zna się z różnego typu innych blogów czy wypowiedzi? No myślę, że teraz już Boski Juliusz jest inaczej czytany niż bywał w przeszłości. Boski Juliusz bywał czytany jako krytyka ustroju komunistycznego, krytyka jakiejś osoby, czy wręcz atak na kogoś, kto miał być wzorem tego portretu Juliusza Cezara współczesnym. Czyli różne kandydatury zgłaszano, poczynając od Stalina, aż kończąc na Cyrankiewiczu. Głównie dlatego, że Cyrankiewicz był łysy, a także Juliusz Cezar. No więc to podobieństwo uderzające. Ale myślę, że wielu innych bym się już nie potrafił dopatrzeć. Bo jednak to nie był Cezar Cyrankiewicz. To więc to był jeden sposób czytania Boskiego Juliusza. Był też potem Boski Juliusz traktowany jako w ogóle krytyka ustrojów politycznych. I każdy ustrój polityczny mógł się czuć przedmiotem tej krytyki, pod kostiumem antycznym. Ja miałem być autorem języka ezopowego, który przez alegorię mówi zawsze o współczesności. To przeszło. Obecny sposób czytania Boskiego Juliusza, jeżeli się trafia, jest zupełnie inny. Ale to nie jest znowu jakiś absolutyzm feminizmu, bo z tym się w stosunku do Boskiego Juliusza nie spotkałem i nie ma powodu, bo tam, no, nie wiem, może ten rozdział o romansach Cezara mógłby być atakowany przez feministki, ale nie był. Nie pamiętam w każdym razie tego zjawiska. Natomiast wielokrotnie w historii jakiś jeden czynnik został uważany za taką oś, czy
jądro procesów historycznych, który decyduje o kierunku rozwoju społeczeństw, biegu historii i może być różny. Za tę oś można uznawać na przykład jakiś czynnik religijny. Bardzo długo w ogóle wojny, jakie toczono na świecie, były wojnami religijnymi. Ale przecież skończyły się wojny religijne i na ich miejsce przyszły wojny narodowe, kiedy walczyły ze sobą narodowości. To jest typowe dla XIX wieku. Na początku XX pojawia się inny czynnik decydujący rzekomo o rozwoju świata i taki organizujący absolutny czynnik, najważniejszy. Różnice klasowe. No a powiedziałbym, że dzisiaj można by się też dopatrzeć takich skłonności, na przykład właśnie różnice między płciami, antagonizmy czy konflikty na tym tle uchodzą za coś, co decyduje o obiegu historii. Najważniejsza jest walka z patriarchatem. Także to jest chyba skłonność ludzkiego umysłu do szukania takiego jednego czynnika absolutnego, ważniejszego od innych, który decyduje o tym, jaki w ogóle jest świat. Dopatrujemy się jakiegoś takiego czegoś jednego i zaczynamy tego się trzymać. Powrócę teraz do pytania, które panu zadałem, ale się pan wymigał, a później wróciliśmy do Boskiego Juliusza. Wrócę do tego 66. List, który... Bo to ma też głębokie znaczenie dla historii literatury w Polsce. List, który... w którym państwo sprzeciwiacie się usunięciu Kołakowskiego, na boku podpisali najwięksi pisarze tamtych czasów. Bejlin, Brandes, Bocheński, Konwicki, Neverli, Strykowski, Woroszylski, było więcej, prawda? Wiktor Woroszylski w dziennikach pisze, że dla niego to miało ogromne znaczenie, również emocjonalne, usunięcie go wtedy z partii. Nie pamiętam, czy przywołuje, bo w dziennikach często przywołuje pana osobę, natomiast nie pamiętam, czy w tym konkretnym wypadku przywołuje. Odpowie pan jednak, czy miało to dla pana wtedy znaczenie? Ja zrozumiem, jeśli pan nie odpowie, ale to jest taka mała cegiełka do historii literatury polskiej, bo to nie jest tylko opowieść o tym, co się zdarzyło w polskiej historii. No, więc ja znowu mogę powiedzieć, że ten fakt, starałem się opisać już chyba nie raz, a najdokładniej chyba opisałem w takiej książce Zapamiętani, w eseju o Leszku Kołakowskim. No, cała ta historia jest tam opowiedziana. Więc ja rozumiem, że się wymiguje się w ten sposób, że odsyłam jednak do książek, które po to napisałem, żeby można się było dowiedzieć, jak wyglądały te fakty w moim widzeniu. Miało to oczywiście wielkie znaczenie. Przede wszystkim przez akt solidarności z ofiarą systemu, którą był nie byle kto, bo filozof Leszek Kołakowski, jeden z najwybitniejszych umysłów w kraju. Wiktor Woroszylski był jego przyjacielem. Więc dla Wiktora to jeszcze większą rolę odegrało. Ja szczycę się też tym, że
Leszek Kołakowski obdarzał mnie sympatią, ale na pewno nasze związki nie były tak bliskie jak Wiktora z Leszkiem Kołakowskim, bo oni byli w ogóle kolegami jeszcze uniwersyteckimi z Łodzi. A ja Leszka Kołakowskiego poznałem już jako profesora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Nie był, proszę, moim profesorem, ale dowiedziałem się, że właśnie Leszek objął katedrę na Uniwersytecie Warszawskim. Tym większe wrażenie ze względu na ten luźniejszy kontakt robi fakt, o którym gdzieś przeczytałem, że był pan tą osobą, która po prostu podpisała ten list jako trzecia, zaraz po Bejlinie i Woroszylskim. No tak, bo ja powiedziałem, że to miało znaczenie jako akt solidarności. Myśmy właśnie z Wiktorem Woroszylskim i trzecią osobą był nieżyjący już też Paweł Bejlin, ojciec Marka Bejlina, dziennikarza Gazety Wyborczej. Myśmy przygotowali taki tekst i zbieraliśmy podpisy między ludźmi, którzy gotowi byliby się przyłączyć do inicjatywy obrony Leszka Kołakowskiego przed władzą partyjną. Jakie znaczenie miała obecność w partii wtedy dla Leszka Kołakowskiego i dlaczego myśmy go bronili, no to właśnie wyłożyłem już chyba dostatecznie w swoich tekstach. W każdym razie uznaliśmy wtedy, że musimy zaprotestować przeciwko próbie wszczęcia tego rodzaju represji przeciwko filozofowi Leszkowi Kołakowskiemu. Leszek Kołakowski zresztą nie za filozofię, tylko za przemówienie polityczne został wtedy relegowany z PZPR-u. Dziękuję, bo tak jak powiedział pan wcześniej przy Boskim Juliusza, właściwie w kwestii zapisków o tym, jak ta idea się, pomysł na tę książkę, idea i towarzysząca jej powstawaniu rodziła, bo tu są dwa elementy, dlaczego ja dopytuję, mimo że to jest opisane. No po pierwsze, tak jak sam pan powiedział, nie wszyscy muszą to znać. A po drugie, my się znaleźliśmy i nikt tego, jak sądzę, nie wie lepiej od pana i za chwilę będę o to pytał, my się znaleźliśmy w zupełnie innym kanonie komunikacyjnym. To znaczy, pandemia, która spowodowała, że przynajmniej w tej instytucji wszystkie nasze spotkania nadajemy online. My nie wiemy, kto nas ogląda. Jest to dużo ludzi. Oni są albo lepiej wykształceni, albo gorzej. Albo zaciekawieni autorem, prawda? Albo zaciekawieni rozmową. No i nawet nie musieli nic czytać Jacka Bocheńskiego. Stąd ja sprowadzam to na taki poziom, próbuję prosić o wyjaśnienia rzeczy, o których pan pisał, abyśmy się mogli lepiej skomunikować. I teraz o te komunikacje zapytam. Czy rozpoczynając pisanie blogów, wiedział pan, że będą z nich książki? A pytam w kontekście tej starej wypowiedzi Witolda Gombrowicza, że jak ktoś zaczyna pisać pamiętnik to tylko udaje, że go schowa w szufladzie. Pisarz myśli o publikacji. Pisarz myśli o publikacji, jednak nie zawsze. Ja rozpoczynając blog, sądziłem, że będzie to mój notatnik i takie miejsce do publikowania ogłoszeń. Człowiek ma mnóstwo spraw w życiu. Chce coś sprzedać na przykład, ma fortepian do sprzedania. Ja nie miałem, ale mógłby taki wypadek zejść. Albo ma kota i kot się zgubił. Trzeba to ogłosić. Więc wydawało mi się, że blog to jest takie miejsce, w którym można tego rodzaju wiadomości do
w obieg publiczny wprowadzać. I każdy człowiek potrzebuje takiego miejsca, w którym mógłby to robić, a pisarz jest przyzwyczajony do tego, że właśnie coś napisze i puści to w obieg, ale nie po to, żeby to tworzyło literaturę, tylko no dlatego po prostu, że już tak przywykł, że bierze kartkę papieru do niedawna, teraz już nie papier, tylko klawiaturę laptopa i pisze. No więc mnie się wydało, że do tego będzie mi służył blog, bo tak prawdę mówiąc nie bardzo wiedziałem, co to jest blog. Założono mi stronę internetową, taki mój ówczesny doradca do spraw elektronicznych i komputerowych założył mi tę stronę, bo to trzeba umieć, ja nie umiałem. I na tej stronie internetowej wśród kategorii, którymi mogę się posługiwać, a tam były różne, było coś, co się nazywało blog. I ja miałem mętne pojęcie, czym to jest i uznałem, że to jest właśnie takie miejsce na notatnik. Znaczy, można sobie zapisać to, że ma się za tydzień spotkanie. To dla mnie, do mojej wiadomości. Ale mogę też ogłosić, że właśnie szukam tego zgubionego kota, prawda? Więc do takich celów będzie mi blog służył. I on rzeczywiście mi do tego posłużył. Pierwsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w tym blogu, to było podziękowanie. No gdzie dziękować? Muszę publicznie podziękować za to, że osoba prywatna przechowała rękopis mojego ojca, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Przyniosła mi i bo doszła do wniosku, że to chyba mój ojciec i że można synowi ten rękopis oddać. No trzeba podziękować. Jak mam to zrobić? No, świetne miejsce, blog. I zacząłem od tego podziękowania. No, musiałem opisać, co się stało. I tak niepostrzeżenie zaczęła się jakaś relacja z rzeczywistości, która zawsze się trzymała faktów, jak to lubimy mówić, wziętych z życia, czyli to zawsze były fakty rzeczywiste, które się naprawdę zdarzyły autorowi. One stanowiły tę materię opisu i zaczęły się układać w jakiś ciąg logiczny, taki, w których jedno zdarzenie wynikało z drugiego. To już nie wiem, jak się to dzieje, ale wydaje mi się, że te fakty lubią mi się tak układać. One same jakoś tak się podstawiają w taki porządek logiczny, tak żeby jeden z drugiego wynikał. I wtedy buduje się niepostrzeżenie jakaś historia, jakaś opowieść o wydarzeniach albo też o ludziach. No a to już jest cecha prozy powieściowej, prawda? To jest akcja. Proza powieściowa tym się odznacza, że ma akcję. Nie może być bez akcji. No to mogłoby być co najwyżej bardzo zła powieść, okropnie nudna, której by nikt nie chciał czytać. Akcja jest konieczna. I mnie się ta akcja bardzo często w moich relacjach nie w zamierzeniu nie powieściowych, ale jakichś innych, eseistycznych, reportażowych, czy no jak to powiedzieć, diaruszowych takich, związanych z gatunkiem dziennik. Mnie się te fakty zazwyczaj tak właśnie jakoś dziwnie układały, że tworzyły historię. No i tak się stało też po pewnym czasie z blogiem
pierwszym, ale ja nie wiedziałem jeszcze, że on jest prozą powieściową. I tak, prawdę rzekłszy, to dowiedziałem się dopiero, że to jest proza powieściowa od Anny Nasiłowskiej, autorki takiego tekstu Blok jest powieścią, który opublikowała ona w Gazecie Wyborczej, ale więcej jeszcze i szerzej na temat tego, czym jest blok i czym jest to zastosowanie techniki i pisania związanej z nowymi technologiami, dowiedziałem się od kogoż? To od autorki, która wystąpiła we Wrocławiu w miesięczniku Odra. Nie tak dawno, bo w numerze kwietniowym jest duży esej Maryli Hopfinger, zatytułowany, zdaje się, Między antykiem a internetem, jeśli dobrze pamiętam, o tym, czym jest trylogia internetowa i jakie ona ma znaczenie dla tego, co w ogóle się dzieje w historii literatury współczesnej. Maryla Hopfinger nie jest krytykiem literackim, jest badaczką komunikacji społecznej w związku z nowymi technologiami i ich zastosowaniem w mediach. I ona od tej strony spojrzała na to, co ja w ostatnich latach pisałem i stworzyła bardzo ciekawą, obszerną pracę na ten temat. No i ta rzecz właśnie ukazała się tutaj we Wrocławiu, w Odrze, nie tak dawno, bo w kwietniu, w numerze 4 Odry. Czyli innymi słowy, blog powstawał, może inaczej, idea bloga w pańskim rozumieniu przeszła długą drogę od tablicy ogłoszeniowej lub miejsca, w którym możemy komuś podziękować za coś, przez notatki na tematy bieżące, aż po, no tak, aż po ten moment, w którym zaczynamy mówić o literaturze. Tak? Ona, to wszystko, bo te elementy dalej są widoczne we wszystkich blogach, stało się literaturą. Ale dopiero, kiedy zacząłem pisać Ujście, to już zdawałem sobie sprawę, że to będzie książka. Że to będzie książka i pozostając wierny temu zwyczajowi pisania takiego jak i poprzednio, żywiąc się faktami rzeczywistymi i tylko tym, co się naprawdę zdarza w moim życiu albo w życiu otoczenia, w życiu świata, pozostając temu wierny, jednak już miałem skłonność do nadawania pewnego ładu konstrukcyjnego temu, co piszę. I to jest już widoczne od początku w Ujściu. No i ta katastrofa, która się zdarza na początku, jest już takim wybranym trochę symbolem, chociaż rzeczywiście się zdarzył. Mnie naprawdę ten twardy dysk zrobił coś dziwnego. Ale uznałem to za symbol już nie chcę powtórzyć słowa katastrofa, śmierci. Śmierci, no nic już tu ukrywać, bo to jest trochę książka o zbliżaniu się do śmierci. I ona już na początku, może intuicyjnie, to zaznacza, że ku czemuś takiemu będzie zdążać, a na końcu już zdaję sobie z tego dobrze sprawę, że to jest śmierć pewnego typu kultury, pewnego typu własnej twórczości, która już nieuchronnie zmierza do końca i nie bardzo wie, jak mogłaby być kontynuowana. No a także jest tam gdzieś
jak mówią, w tyle głowy świadomość, że autor jest nie pierwszej młodości, skoro ma 95 lat. Dzisiaj ma. Wtedy, kiedy zaczynał pisać, jeszcze miało dwa mniej. Szukając tych słów, których pan szukał przed chwilą, mówiąc o ujściu jako o jak rozmowie ze śmiercią. Wcześniej użył pan sformułowania symbol zaniku istnienia. Niezwykle, w naszej rozmowie, tylko wcześniej. Niezwykle mi się to podoba, bo to rzeczywiście wygląda jak zabieg literacki, ta utrata dysku. I ona prowokuje do wielu literackich, powiedziałbym, pereł w tej książce, na przykład takich, że autor pisząc jakieś zdanie, nagle łapie się na tym, że już to zdanie przecież kiedyś napisał i co się ze mną dzieje. Prawda? To nie jest rzecz, która dotyczy taki akt powtórzonego pisania, odtworzonego pisania, połączony zresztą z poszukiwaniem tekstu profesora Pisarka. Jest czymś, jest najlepszą literaturą. To zawiązanie jest bardzo wysokiej próby. Czy ja mam się do tego odnieść? No to nie było pytanie, to było oświadczenie. Ale na przykład, gdyby pan powiedział, że mam rację, to bym się bardzo ucieszył. Ja bym zapytał, czy jeżeli wolno, to zadałbym teraz panu pytanie, czy ja gdzieś napisałem coś takiego, że coś, co piszę, to już zostało napisane i że się powtarzam? Nie. Tak, napisał pan to, ja to już mogę przeczytać, bo tam są chyba książki, ja to znajdę. Natomiast nie. To byłoby bardzo proste, gdyby chodziło o to, że pan się powtarza. Tak. Nie, to jest coś znacznie poważniejszego, już to przyniosę. Aha. O, przepraszam, że pana skłoniłem aż do takiej... Aha, tam jest książka, to już jaki to... Wędrówki dalekiej. Nie, to wie pan... Ale mam nadzieję, że... W moim wieku spacer dobrze robi. Jest gdzieś w pobliżu. No tak, tak. To mamy taki relaks krótki. Tak, ja zaraz znajdę ten... Tak, muszę usiąść, bo nie pamiętam wcześniej, gdzie przerwę. To znajdę. A przy tej... Urozmaicenie. Kiedy ja będę szukał... Tego fragmentu, to cofnąłbym się teraz znowu do tych moich dat i kamieni milowych. Chciałem zapytać o 82. krwawe specjały włoskie. Z dzisiejszej perspektywy publikowanie takiej książki w tamtym okresie, po tej całej drodze, którą już pan przeszedł, po powstaniu zapisu, tak? Po zdecydowanym opowiedzeniu się przeciwko władzy, czyli krótko mówiąc, zejściu do podziemia na różne sposoby, również publicznego, no bo cenzura nie oszczędzała wtedy i pana, i wielu tych, z którymi pan współpracował. Nie znalazłem nigdzie, to może być mój błąd, mogę zaraz usłyszeć, że pan o tym napisał, ale to przepraszam. Nie znalazłem nigdzie, dlaczego właściwie w 82. ukazują się te krwawe specjały włoskie? No to będzie krótki przypis do krwawych specjałów włoskich, którego nie napisałem, ale go wygłoszę. W roku 70. pojechałem do Włoch. Celem moim było dotarcie na wyspę Capri, co się zresztą stało, bo ja przygotowywałem się przez wiele lat do napisania powieści o Tyberiuszu. A Tyberiusz był mieszkańcem wyspy Capri przez wiele lat i miał tam, jeśli wierzyć przekazowi historycznemu, pałac, identyfikowany dzisiaj jako Villa Jovis na Monte Tiberio. No więc ja się tam wybierałem na to Capri pojechałem do Włoch. Ale okazało się, że na miejscu spotkał mnie szalejący we Włoszech terroryzm. To był jeszcze inny terroryzm niż dzisiaj.
go znamy, ale po raz pierwszy spotkałem się z tym zjawiskiem który czasem mam skłonności do takich zajmowania się proroctwami, wyprorokowałem sobie, nie napisałem tego, ale sobie wyprorokowałem, że to jest coś, co stanie się przyszłością świata. Terroryzm będzie, da się nam potężnie we znaki. I zamiast zgromadzić te doświadczenia z wyspy Capri do powieści o Tyberiuszu, co zresztą częściowo zrobiłem, bo pojechałem tam. Jednak dałem się uwieść temu przejmującemu wrażeniu tego, z czym się borykały Włochy, gdzie coraz to kogoś porywano. Ja przeżyłem taki fakt jak porwanie Paula Gettiego, któremu obcięto ucho. I to obcinanie tego ucha na dowód, że nie będziemy żartować, my porywacze, to obcinanie ucha weszło do krwawych specjałów włoskich. To jest właśnie ten krwawy specjał. Ale nie tylko w tej postaci daje o sobie znać terroryzm, bo trzyma się też w więzieniu ludowym, bo to był terroryzm lewicowy, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Trzyma się w więzieniu ludowym prokuratora. Temu poświęcony jest jedno z tych opowiadań, czy jak to tam nazwać. Bo to jest książka złożona z trzech członów, chyba to są opowiadania bardziej niż reportaże. No więc właśnie, to jest ten mój przypis do krwawych specjałów włoskich. Zarzemierzenie było inne, wyjazd do Włoch, żeby zacząć przygotowywać powieść o Tyberiuszu, ale ten cel został przesłonięty przez olbrzymie wrażenie, które wywarły na mnie wypadki tam się dziejące. Ja po prostu czerpałem wiadomości z mediów o tym, co się dzieje w kraju. A to było tak niepodobne do tego, co się działo w moim kraju, w Polsce, gdzie panowała błogość i spokój epoki Gierka, takie nic właściwie się dramatycznego w Polsce stać nie mogło. Więc ten kontrast uderzył mnie. Musiałem napisać o tym książkę i także o wadach demokracji, bo to przecież jest też książka o tym, czym nam grozi demokracja. Jak już ten ustrój sobie zmienimy, prawda, o to, o co walczymy, to pamiętajmy, że demokracja nam przyniesie różne niebezpieczeństwa, bo tam nie tylko jest mowa o terroryzmie, ale także o tym, że spotkamy się ze skutkami istnienia wolnych mediów. Wolne media zaczą komplikować życie publiczne. One bardzo utrudnią rządzenie. To wszystko nas czeka. I to była takie moje czarne wieszczenie w latach 70. Znalazłem ten fragment. Tak? Tak. I on brzmi tak. To jest opowieść, to jest cząstka pod nazwą Fräulein i tu jest opowieść o tym, jak Tadeusz Nowakowski opowiada. I to się kończy tak.
Znaczy opisuje pan tę anegdotę Nowakowskiego, powtarza ją pan i pisze tak. Ale to już raz napisałem. Nie wiem, dlaczego się powtarzam. Co tu ze mną czas wyprawia? Aha, i ja teraz nie wiem, gdzie ja to napisałem i dlaczego tutaj jest taka puenta do tej anegdoty Tadeusz. A może napisał, ach tak, w Zapamiętanych. Aha. Bo tam jest przecież rozdział poświęcony Tadeuszowi Nowakowskiemu. I ja z pewnością pisałem tam, bo to... Pamiętam, jak on właśnie popisuje się tym, tą anegdotą. Tak, ale ta puenta jest istotna, równie dla tej książki, bo ja jako czytelnik nie potrzebuję wiedzy, gdzie pan to pisał, bo pan mi coś innego tutaj mówi. Co ten czas ze mną wyprawia? Aha. Co w kontekście śmierci profesora Pisarka, tak? Co w kontekście zagubionego dysku jest następnym, bardzo mocnym elementem zanikania istnienia. Bo klaruje się chyba taki nerw istotny ujścia. On od początku jest może częściowo przeczuwany, ale jeszcze nie powstał. Jeszcze tkanki tego nerwu nie ma. Ona dopiero powstaje stopniowo. No więc myślę, że to do tego się odnosi ta uwaga. Dobrze. Ostatnie pytanie ode mnie, później być może Państwo będą chcieli. Ja mówiłem, że nawet się nie zbliżymy do tego mojego tego katalogu, który tutaj sobie wypisałem, ale bo jedną rzecz znowu muszę zapytać. Przychodzi rok 90 i jest coś, co dzisiaj nazywamy wolną Polską, a przynajmniej do jakiegoś, do niedawna nazywaliśmy wolną Polską. I pan publikuje zbiór opowiadań retro. I chyba po raz pierwszy w historii swojej twórczości dokonuje pan takiego bardzo symbolicznego gestu, publikując w tym tomie, w czasie, w którym wiele rzeczy, o których pan pisał w poprzednich książkach, zaczyna się na naszych oczach ucieleśniać. My to tak widzimy, że rzeczy stają się faktami, marzenia stają się faktami. Wiele spraw jest, o których wcześniej można było tylko domniemywać albo je sobie projektować. A pan decyduje o wydaniu tomu opowiadań, z których pierwszy jest z roku 1947, opublikowane w 1948, a ostatnie z 1962. Ale to, to Ogród, tak? Tak, Ogród pierwszy, tak. Tak, bo tam potem jest takie nieopublikowane. Tak, to, ale niedokończone chyba nawet gdzieś. A nie, bo to był pierwszy rozdział niedokończonej powieści. Tak, coś takiego właśnie. Salon Państwa Urbanów. To. Tak. To coś, co zacząłem pisać i nigdy nie skończyłem. A w tym retro pozbierałem takie, no takie szpargały różne i wydałem. To nie jest książka przygotowana z jakimś planem. Ona, to po prostu jest zebrany materiał, który nie był w żadnej książce publikowany i to... Wtedy jakoś tak w pierwszym odruchu szukania czegoś do publikacji zgromadziłem i dałem takiemu wydawnictwu, które już dawno nie istnieje. Ono się nazywało Werba. Rozumiem, że to po prostu było proste, natomiast z perspektywy historyczno-literackiej dzisiaj, kiedy się patrzy na takie przywitanie przez pisarza nowych czasów, nabiera to nowego znaczenia. Rozumiem. Dobrze. Proszę Państwa, czas dla Państwa, bo inaczej jeszcze mam cztery kamienie milowe zakończone Tyberiuszem, do którego materiały są zbierane w latach 70., a który koniec końców ukazuje się bodajże dopiero w 2009. Proszę bardzo.
No nie wierzę. Nie ma żadnych pytań, to tak czasem bywa. Czasem bywa, ale można o wszystkim porozmawiać, co Państwu do głowy przychodzi, a nie wierzę, żeby nic nie przychodziło do głowy. Patrzycie na takiego człowieka, który przed Wami siedzi, męczy się tu okropnie i usiłuje odpowiadać na pytania bardzo trudne, które mu Pan Glin zadaje. No i co? I nie chcecie okazać jakiegoś współczucia? Bo... Nie współczucia, tylko podziw. Nawet jeśli pan myśli o, jak to inni nazywają, nicości bytu, to ma pan tak błyskotliwy umysł i to wszystko... Przepraszam bardzo, ja niezupełnie panią słyszę. Czy pani przepraszam, ma mikrofon? Przepraszam, mówię źle do mikrofonu. O właśnie, teraz tak. Mówię, że chciałam zapytać. Pytania wszystkie są w tej sytuacji, co pan powiedział, co pan sobą i swoją twórczością prezentuje. Wszystkie są banalne i wszystkie są retoryczne. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale męczy mnie osobiście stan, jaki jest w Polsce. Pan dotykał tego i w swojej twórczości, i swoim życiem. Jest pan historią Polski. Jest pan historią Polski, jest pan kawałkiem historii Polski. I jak pan pisał na przykład, Boże, stan po zapaści, o społeczeństwie, chciałabym wiedzieć, tylko mówię, że wszystko co powiem przy panu to jest głupie, ale ośmielam się zapytać, bo mnie to męczy, nurtuje chyba wiele osób w Polsce. Jak pan pisał o tym społeczeństwie wystraszonym, steroryzowanym komunizmem, jak pan obserwuje dzisiejsze społeczeństwo i Awe Cezar w Sochaczewie, co pan jako pisarz, jako mądry człowiek myśli? Czy my mamy szansę, żeby wyjść, czy to już jest tylko ta katastrofa, o której pan mówi, albo jeszcze gorzej? Czy my mamy szansę z tego wyjść, z takiego jakiegoś, ja bym powiedział, nie zastraszenia, tylko akceptacji, oportunistycznej stosunków, jakie mamy. Ja myślę, że nam w tym pomoże człowiek, który wywrze w ogóle chyba wpływ na losy świata, a nazywa się Putin. On już to zaczął. Od pewnego czasu my jednak bardziej, przynajmniej ja, bardziej przeżywam od wewnętrznych kłopotów polskich te o wiele straszliwsze ciosy, które dotknęły naszych sąsiadów ukraińskich. W tej chwili zresztą moja działalność literacka, jeżeli jeszcze trwa, bo już oznajmiłem, że jest zakończona, ale wznowiona w sieci, dotyczy uchodźców ukraińskich w Polsce, między którymi przebywam, bo ja zamieszkałem w takim domu zajętym wyłącznie przez Ukraińców. Przez uchodźców ukraińskich. Przeważnie są to kobiety z dziećmi. Jak wiadomo, tacy właśnie uchodźcy się u nas pojawiają. Kobiety z dziećmi. Jeżeli się pojawiają na granicy z Białorusią, to uchodzą za bandytów, którzy przychodzą nas gwałcić. Ale są takimi samymi kobietami, tylko z innego kraju. Ale to była uwaga na boku, że mamy różnych uchodźców i niejednakowo ich traktujemy. Nad czym boleję i co można odnieść do stosunków w Polsce. Niemniej jednak takie szersze spojrzenie na to, co się dzieje nie tylko z nami, ale z Europą i światem, no to prowadzi nas na Ukrainę, gdzie okazuje się, że możliwa jest wojna
totalna, polegająca na niszczeniu ludności cywilnej. Na, jeżeli nie można odnieść sukcesu militarnego, bo przynajmniej natrafia się na trudności, to się stosuje metodę zniszczenia wszystkiego, co na drodze. Miażdżenia dosłownego miast, ludzi. No i to właśnie przeżywa w tej chwili Ukraina. A ja prowadzę teraz takie zapiski wojenne. To jest coś, co Państwo mogą znaleźć w sieci. Nazywa się to archiwum autorskie, kategoria zapiski. I w tych zapiskach ich druga część obecnie, bo pierwsza już została ukończona po roku. Druga część zaczęła się 24 lutego. Ja tę część nazwę zapiski wojenne. Jestem takim rodzajem korespondenta wojennego, ale korespondent wojenny przebywa w Polsce. Ta wojna ma swoje odbicie u nas dzięki temu między innymi, że ta masa uchodźców ukraińskich do naszego kraju wpłynęła. No to była taka moja odpowiedź na pani pytanie o to, co to teraz w Polsce, jak się odnoszę do tego, co jest i może co jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? To będziecie Państwo żałować. Kiedyś o tym będziecie myśleć i będziecie żałować. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, które razem z Rozczytaną Aglomeracją i z Aglomeracją Wrocławską dla Państwa przygotowaliśmy, a naszym gościem był Jacek Bocheński. Dziękujemy. Ja bardzo Państwu dziękuję.